Siema, siema, diamenciki, zobaczcie, co się dzieje. Siedzę za balonami, a ciekawe dlaczego? Ponieważ te baloniki są specjalnie dla was, ponieważ ktoś na pewno dzisiaj ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego każdemu, kto dzisiaj w sobotę rano, no w sumie jest całą sobotę ma urodzinki, to jest właśnie baloniki dla was. O, takie czerwone, zielone, żółte, różowe, pomarańczowe, niebieskie i fioletowe i takie morskie, więc macie tutaj baloniki ode mnie, od waszego youtubera Alka Diamonda. A w dzisiejszym odcinku musimy trochę powalczyć. I dzisiaj będzie walka, ponieważ Smyslow nagrał nową piosenkę Smyslow Tańcz, która będzie 9 grudnia o godzinie 9 na jego kanale. Będzie jego właśnie wtedy nowa piosenka. A zapowiedź tej piosenki będzie 2 grudnia o godzinie 9 tak samo. Więc łatwo zapamiętać, dużo dziewiątek, więc mam nadzieję, że każdy z was będzie. A dzisiaj musimy jakby zawalczyć, nie? Dzisiaj musimy zawalczyć. Kiedy wrzucał piosenkę Wiele Przygód, próbowałem jakoś posłuchać tej piosenki przedpremierowo. No i dzisiaj spróbujemy to samo. Założyłem się ze Smyslowem, że jeżeli pokonam jego armię, no to wtedy będę mógł sobie posłuchać piosenki przedpremierowo. Także chodźcie, wyjdziemy na zewnątrz, pokażę wam, o co chodzi wszystko. Tutaj mamy, patrzcie, Smyslow Tańcz. Jest miniaturka, to prawdopodobnie w ten sposób będzie ona wyglądała, jeżeli chodzi o piosenkę. Więc coś takiego możecie się spodziewać mniej więcej. Mamy tutaj Smyslow Tańcz, mamy właśnie Smyslowa, który tańczy. No i pokazuje nam zegarkiem, że czas na nowy taniec. I będziemy tak, o, dansować sobie. No, razem ze mną, widzowie, dawajcie, tańczymy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No ja już bym z chęcią posłuchał tej nowej piosenki. No i wiem, że wy też chcielibyście przedpremierowo, czyli jak najszybciej ją wysłuchać, tak. No, więc musimy dzisiaj, no jakby wygrać zakład ze Smyslowem. Bierzemy sobie Game Mode 1, pozwolił mi używać Game Moda, żeby się przygotować. A tutaj czeka wielka armia właśnie, no Smyslow Tańcz. Patrzcie, wszyscy mają tutaj niki Smyslow Tańcz, każdy z żołnierzy Smyslowa. Także będzie, patrzcie, to jest rozciągata armia, no aż pod same muzeum. Także nie będzie za łatwo, więc chodźcie szybko, uzbroimy się. Mamy do jakby zaangażować cały ten teren dookoła domku Smyslowa, pozwolił się właśnie bronić w swoim własnym domu. No to wiecie co, widzowie, weźmy sobie pułapki najlepiej. On tutaj w ogóle widziałem, że miał gdzieś w domu skrzyneczkę z różnymi pułapkami. Dokładnie, mamy lawę, mamy jakieś żółte, dziwne rzeczy, mamy piasek. Mamy tak samo jakieś kolczatki, kolce, tutaj takie płoty, mamy pułapki na niedźwiedzie, kolejne kolce, wodę mamy. No więc to wszystko się przyda, także możemy sobie tutaj już rozkładać pierwsze pułapki. Ja mam nadzieję, że zbyt szybko, aż logi są od nich, jak tak ich dużo, dobra. Więc tak, ja to już będę rozkładał na pierwszej linii pułapki na niedźwiedzie, więc stawiamy sobie w jednej linii w ten sposób. O, teraz by się przydało jakieś płoty postawić, żeby od razu całą armią na mnie nie poszli, tylko jakoś się porozdzielali. No wiecie, o co chodzi, no w pojedynkę będzie ciężko pokonać całą armię, ale jakby tak się porozdzielali o te płoty, to byłoby wszystko łatwiej, nie? No a teraz możemy dać między tymi płotami kolce, ponieważ jak oni teraz będą szli, no to muszą iść między płotami, nie mają wyjścia, skakać raczej nie potrafią, więc muszą przejść przez te kolce, chyba że będą przychodzili obok kolców. No to już jest inny problem, ale ja też muszę się przedostać jakoś. Dobra, możemy jeszcze spajki dać, to ewentualnie będę bardziej uważał, a oni będą mieli mniej miejsca do chodzenia, widzowie, więc to jest 200 IQ zagranie, więc lecimy tutaj dalej, cyk, 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 dwa, udało się. No i jeszcze mamy takie z prądem, o widzicie, jak tu się na to wejdzie, to prądem porazi. To też możemy takie parę słupków postawić, żeby ich trochę porazić tym prądem, niech ta walka nabierze trochę elektryczności. No i lecimy tutaj sobie elegancko w ten sposób, ale zanim zacznę budować dalej, widzowie, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, tak samo subika na moim kanale, no i wbijajcie też na mój drugi kanał Alek Diamond Team, pisze się Alek Diamond Tea, macie teraz na ekranie, no i tam nagrywam filmy z kamerką, kolejny odcinek będzie w poniedziałek, ponieważ nie jestem w stanie tam codziennie nagrywać, ale w poniedziałek będzie kolejny film, poprzedni film był w piątek, także wczoraj, więc ktoś jeszcze nie oglądał, no to zapraszam wszystkich do obejrzenia, tam właśnie nagrywam z kamerką. A teraz musimy coś zrobić, żeby móc postawić piasek. Także dajemy sobie, o, może zrobię to komendą, zrobię wam sztuczkę, patrzcie, cyk.
zaznaczam, patrzę się w tamtą stronę, no i teraz powiedzmy na 100 kratek to pociągnę, no i patrzcie jaka linia teraz, to wszystko jak teraz każdy będzie chciał przejść, no to będzie wpadał w piasek, a my to jeszcze możemy pogrubić na 2 kratki, cyk. No i teraz każdy kto tu wpadnie, no to już raczej nie wyjdzie, bo to są ruchome piaski, widzowie. No ten olej też moglibyśmy wylać i tak samo lawę i tak dalej, więc weźmy sobie tu jeszcze lawę i co jeszcze mamy? Wodę mamy, nie? No to jeszcze wodę weźmiemy, takie 3 krateczki, zaznaczmy sobie z tej strony i z tej strony, nie, czekajcie, tutaj, o, cyk. No i teraz robimy tak, że przedłużamy to sobie w tą stronę, też na 100 kratek gdzieś, no i mamy porządną teraz blokadę, tu nawet tam poleciało, ale okej, teraz tam pleców raczej nie zrobią, tutaj stoliki troszeczkę i baloniki ucierpiały na tym, no ale trudno, trzeba czasami coś poświęcić, żeby ratować coś więcej, tak się, zobaczmy czy tu jeszcze coś mamy, nic innego raczej tutaj nam się nie przyda, pułapki mamy rozstawione, także jest wszystko fajnie przygotowane, teraz przydałoby się pójść na górę i no uzbroić się, jakąś skrzyneczkę i tak dalej wziąć, ale ja tutaj wejdę na samą górę, na sam szczyt wejdę, będzie stąd lepiej można było się zabezpieczyć, także muszę wziąć sobie drabinki, żeby mieć jak wchodzić, o proszę bardzo, słyszałem, że ci żołnierze nie potrafią wchodzić po drabinkach, więc ja mogę sobie te drabinki tutaj na dom Smyslowa dać, ok, no i będę mógł sobie elegancko wchodzić. Dobra, weźmy sobie, wyczyśćmy ekwipunek, bo już nie potrzebujemy tych rzeczy, pułapki są już rozstawione, teraz przydałoby się wziąć jakąś broń, oczywiście musimy wziąć jak najwięcej tej broni, ale pozwolił nam tylko wziąć 9, o, tylko ten pasek pozwolił zapełnić, więc nie wiem czy nam starczy tego, ale weźmiemy najmocniejsze bronie, granaty są mega dobre, TFG jest mega mocne, rozwala bardzo dużo, mamy nuklear, ten, on też mocno przecina, miotacz ogni, to będziemy mogli podpalać ich, no i Tesla Gun, on rozwala kilku naraz, no i oczywiście, no, można powiedzieć, że rakiety są dobre, ale uważam, że są lepsze bronie niż rakiety, ponieważ na przykład mamy tutaj, nie, laser rifle, nie, halo, gdzie ta broń była, halo, gdzie ona jest, ja nie wiem, cię zgubiłem, halo, o, to jest ta chyba, tak, to jest ta, mamy light machine gun, mamy więcej amunicji niż w rakietach, a no, będziemy mogli więcej załatwić tych, więc jest szansa, że uda nam się wygrać, więc tak, bronie mamy, wzięliśmy najmocniejsze jakie się da, wszystkie bronie są, że kilku naraz atakuje, więc no, jest szansa, że uda nam się dzisiaj ich wszystkich pokonać, no i co, jabłuszka potrzebujemy oraz zbrójki, no to bierzemy sobie jabłuszka, pozwolił nam wziąć nawet stack, powiedział, że wszystko co mieści się w jednym miejscu to mogę sobie wziąć, no to mieści się w jednym polu, mogę sobie wziąć, no i zbrójka, to zbrójka jest w ogóle najlepsza. Nigdy nie sprawdzałem tego. To ma plus 5 RD jakieś. Tu ma 25 RD. Chociaż to jest to samo chyba w ogóle. Nie, to jest lepsze. Okej, czy to jest lepsze? A to jest jeszcze lepsze? To ma jeszcze lepsze jest, dobra. A to? Ej, to jest najlepsza zbrójka. Dobra, to bierzemy ją. Nigdy nie patrzyłem na to. A to jest prawdopodobnie najmocniejsza zbrójka w całej grze. Troszeczkę no, nie pasuje na mnie, ale trudno. Dobra, mamy tutaj wszystkie bronie. Cyk, 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 cyk. TFG to będzie nasza tajna broń oczywiście. No i coś. My jesteśmy chyba gotowi, nie? Spawn pointa damy sobie tutaj na górze, jakbyśmy padli w razie czego, ale chyba nie możemy, według zasad nie możemy tutaj paść, no ale jak padniemy i przegramy, o, jabłuszko wrzuciłem, no to wtedy pojawimy się tutaj, będziemy płakali razem. No dobra, widzowie, więc tak, no co, wojny pora rozpocząć, nie? Także Smyslow, jeżeli wygram to, dajesz piosenkę mi i moim widzom i słuchamy ją przedpremierowo i tylko na moim kanale, ale jeśli nam się nie uda, no to wbijajcie 9 grudnia o godzinie 9:00 do Smyslowa na kanał, tam będzie piosenka prędzej czy później na 100%. Więc no na razie walczymy, żeby była wcześniej. No to dajemy sobie, proszę bardzo, game on zero. No i lecimy, dobra, idziemy na dół, zejdźmy do nich. Musimy troszeczkę ich sprowokować do walki, ponieważ oni są mądrzy. To nie jest tak, że to są bezmyślni żołnierze. Oni będą chcieli mnie to też taktykami. W ogóle oni są wyżsi ode mnie i więksi, co mnie lekko przeraża. Ale dobra, patrzcie, idą na mnie powoli swoją armią. Rozpędzili się, ej co jest, zaczęli biec nagle. Dobra, patrzcie, wchodzą w prąd, ale pułapka na niedźwiedzie, szybko, okej, okay. Wpadli w piasek, jest okej, okay, jest dobrze, ale oni przechodzą przez ten piasek,
Co jest grane? W olej wpadają. Dobra, strzelamy, musimy się ich pozbyć, ale oni są strasznie mocni. Patrzcie, bije ich z lasera, a im to nic nie robi. Może ich odepchnę jakoś. O, sio, odejdźcie ode mnie, sio, idźcie stąd. Dobra, dobra, szybko, rozwalamy ich, odpychamy. Ej, co ta bronie się tak kończą szybko? Dobra, rozwalamy, cyk, 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 cyk. Nie mogą tu wejść, łapcie granaty. Trzeba rzucić im teraz, póki są razem w piasku. To jest moja właśnie taktyka była, żeby teraz wszyscy wchodzili w ten piasek i oni teraz nie będą mogli wyjść. Dobra, cyk, leci kolejny granat i tak wszystkich rozwalę. Ej, co jest? 16 granatów rzucam i nic nie, nie robi się. Ej, dziwne, dobra. Ha, nie możesz przeskoczyć, ale lamos, dobra, idziemy tutaj. Może z machine guna tutaj rozwialimy ich. A nie, oni są w pułapce, no to już mogą zostać. O nie, reszta usłyszała, okej, no to co, idziemy na całą armię. Chłopcze, tutaj cwaniaczki, rozwalę was wszystkich, nie macie ze mną szans, ja chcę piosenkę usłyszeć. Padajcie, padajcie, ujku, ich jest, sporo ich tu jest, dobra, z góry to wyglądało trochę mniej strasznie. Dobra, strzelamy, cyk, padajcie, wszyscy tutaj po kolei. No, czekajcie, czekajcie, ich tak zebrać w inną kubkę. Chodźcie, chodźcie tutaj za mną, za mną, za mną. I mi otaczę ognia. Dobra, teraz się tak po ziemi pchacie. No nie mogę po ziemi, o, podpalać, bo oni... za dużo ich jest tutaj, pomocy. Dobra, ale cały czas atakuję tych samych, to nie ma sensu, tak? Trzeba tak po, o, tak, od boku ich tak trochę porazić tym ogniem. Tutaj jeszcze są kolejni, więc ich też można podpalić. Dobra, skończył mi się miotać ognia, jest troszeczkę niefajnie, więc atakujemy z piorunów, cyk, 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 kilku naraz piorunami. Ale ty, to nic nie daje, to nic nie daje, jest problem, mamy leki. Okej, okay, machine gunami. Ej, dobra, w pułapki, po to je tutaj postawiłem, żeby wpadali w pułapki, no. Chodźcie tutaj, dobrze, i teraz strzelamy, cyk, lecimy tutaj, wpadajcie, w ogóle patrzcie, zaklinowali się tam, o samych siebie się zaklinowali, dobra, utknęli sobie, okej, okay, pod prądem, o nie, oni przeskakują, koleś, nie za daleko, ty się posunąłeś przypadkiem, wracaj tam do kolegów, okej, oni tutaj wszyscy poutykali, o nie, żebym ja nie utknął zaraz w jakiejś pułapce, dobra, tutaj prądy, nie, jabłuszko, co jest? O, dobra, wyleciałem, wyskoczyłem. Okej, okay, ta z laserem ich. Oni muszą się o te pułapki tutaj zahaczać. No po to je postawiłem, żeby ich używać. Trochę lagi mam o tego wszystkiego, że oni tutaj ich jest tak dużo, ale pułapki działają, widzę, bo zahaczają o nie, dobra. Teraz można tutaj walnąć ich laserem, co jeszcze zostali, ale ich jest tu strasznie dużo. Patrzcie, dopiero co walczę, nie wiem, z parę minut, a oni tutaj dalej są. Ich jest naprawdę sporo, no trochę. No złe warunki ustaliłem ze Smile Slowem, że tylko mogę mieć jeden pasek broni, ponieważ to nie starcza. Następny razem cały ekwipunek, pytam, czy mogę wziąć cały ekwipunek, no i wtedy będzie to miało większą szansę, chociaż ja się nie poddaję, widzowie. Zaciągamy wszystkich tutaj i spróbujemy coś zrobić, żeby wpadali w pułapki. Dobra, chodźcie, trzeba użyć pułapek, dawajcie, lecimy, lecimy. Ostatnia szansa to są pułapki, ale oni, ej, wy nie wychodźcie z tych pułapek. Okej, okay, tutaj cyk i dobra, wpadają w pułapki, sio, cyk, dobra, ała, nie, tylko żeby nie wpaść w piasek, nie w piasek, dobra, cyk, dobra. I teraz ich rozwalamy, oni tam się w oleju topią, więc jest git, piorunkami, okej, okay, machine gunem trochę ich tutaj osłabię, do piasku, halo, ci, którzy tutaj nie wiesz, oj, przedostał się, idź ode mnie, ty, nie, przedostają się, ej, co jest, nie, szybko zamykamy, zamykamy, nie zamykają się, ej, nie mogę wejść tutaj, co jest, czemu zbugowało się coś? Wow, wow, idź ode mnie, sio, laserem go, cyk, dobra, patrzcie, ja go nawalam laserem, to jest mega mocna broń i on nie pada. O, o, mamy przechlapane, mam tylko TFG teraz. No dobra, teraz musimy dostać się na samą górę, musimy poświęcić Don't Smile Slow, ale to jest ostatnia szansa, widzowie. To jest ostatnia szansa, więc musimy pójść sobie naokoło i wejdziemy sobie na górę. Nie, nie mogę przez dom pójść, bo oni pójdą za mną. Idziemy tędy, z tej strony, trzeba ich zgromadzić w jedną kubkę i strzelić dwa razy z TFG tej najmocniejszego trybu. Dobra, idziemy sobie tutaj, drabinką wchodzimy, okej, okay, na samą górę. No i teraz oni raczej są w jednej kubce, więc zobaczymy, co się stanie. Okej, okay, on po drabince nie wejdzie? Nie wejdzie, okej. Okay. No i co? Muszę strzelić tutaj i tutaj i dalej i to nic nie da za bardzo. No ale dobra, przynajmniej część rozwalę. Chociaż nie, oni tam będą padać. Chociaż w piasku oni nie wpadną, bo są za wysocy jacyś. Nie przemyślałem tego trochę. No ale dobra, strzelmy tam, zobaczymy, czy padną. Uwaga, 3, 2, 1 i... cyk! Dobra, poszło.
Ale nie padli wszyscy. Ej, co jest? Trochę ich rozwaliłem. Ja z tej strony. Z tej strony, uwaga, leci. 3, 2, 1 i pyk! Dobra, rozwaliłem ich, aż tam obsydian powstał z tego wybuchu całego. No ale nie mam broni już, co jest grane. I oni dalej siją, no co ja mam łapkami ich bić? Ej, dobra, czekajcie, o, są tutaj, oni tutaj są. O, dobra, mamy problem lekki. Czy on ma tu jakieś bronie w środku? Halo, tutaj, halo, potrzebuje broni. Pieniędzy też nie ma, no super. Przez okno wejdziemy, postaramy się jeszcze znaleźć jakąś broń, chociaż wątpię w to, żeby on tu broń miał jakąś. Jeszcze o tej całej armii mam lagi, za dużo ich jest tutaj. No nie, no to raczej tutaj nic do walki nie ma. No kill-offem im nie przywalę, jak ich nie mogę rozwalić karabinem maszynowym, to raczej ich nie rozwalę zwykłym kill-offem. No dobra, tutaj nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Dobra, na wędkę ich wezmę, trudno, chodźcie na wędkę, wędką was pokonam. Dobra, to był zły pomysł, bo teraz oni będą biegać za mną. No dobra, no teraz skakuję do wody, w wodzie raczej mnie nie zaatakują. Więc widzowie, aha, nie atakują mnie, aha, oni po prostu się nabijają ze mnie. No dobra, trudno, nie udało nam się tym razem, widzowie, niestety. No czasami się wygrywa, czasami nie, ale następnym razem lepiej się dogadam ze Smyslowem, wezmę więcej broni, no i wtedy spróbujemy jeszcze raz pokonać właśnie tą armię. Więc piszemy sobie game moda, idziemy zobaczyć sobie, ile ich tutaj jeszcze zostało. No okej, okay, sporo ich trochę zostało. Patrzcie, oni nawet wybuch TFG przetrwali. Ten olej nic nie robił, naprawdę? Ten olej nie zadaje im obrażeń? No smutne trochę. Dobra, ale no trochę ich wyrzuciłem, trochę ich mniej jest. No wydawało mi się, że troszeczkę więcej ich pokonałem. No ale jak pamiętacie, tutaj była taka wielka armia. No to zostało troszeczkę ich tutaj, troszeczkę tam, troszeczkę tutaj. No i jeszcze tu i tu. Ale większość porozwalałem, także widzowie, macie tutaj piosenkę Smyslow Tańcz. Ona będzie 9 grudnia o godzinie 9:00 u Smyslowa. Dzisiaj się nie udało jej zdobyć, więc przynajmniej wtedy bądźcie i wtedy posłuchamy razem. Ale ja się nie poddałem, nie powiedziałem ostatniego słowa. Jutro, pojutrze znowu będziemy walczyć o to, żeby przesłuchać te piosenki jeszcze raz, szybciej, zanim będzie premiera. Także zostawcie łapkę w górę i subika, jeżeli chcecie zobaczyć, czy mi się udało. Wbijamy 200 tysięcy, no i widzimy się w kolejnych filmach, bo filmy są codziennie. A, i wpadajcie też na mój drugi kanał, Alec Diamond, który macie na ekranie. No, bo wędką was złapię, patrzcie, na wędkę was.